unconscious for a few minutes. Hej, hej! Kaminoanie byli uważani za najlepszych klonerów w galaktyce. Tak dobrych, że po zniszczeniu ich fabryki w Tipoca City bardzo długo Imperium nie potrafiło produkować klonów. Choć może jeszcze kolejny sezon Bad Batch i inne seriale pokażą nam, że to wcale nieprawda. W każdym razie, zastanawialiście się kiedyś, po co umieścili w głowach klonów chip, który zawierał specjalne rozkazy, w tym słynny rozkaz 66? O rozkazach klonów robiłem już wcześniej materiał i zapraszam Was gorąco do zobaczenia go. Po prawej jest karta. A jeśli już jesteście ciekawi odpowiedzi na pytanie, dlaczego Kaminoanie umieścili chip w głowach klonów, to zapraszam gorąco na film. Zacznijmy od tego, że specjalny chip to wymysł serialu Clone Wars. Wcześniej Expanded Universe mieliśmy wspomniane, że rozkaz 66 został tak jakby w cudzysłowie wdrukowany w umysły klonów podczas ich szkolenia. Pamiętacie scenę, w której podczas wizyty Kenobiego na Kamino pokazane są młode klony uczące się czegoś? Tak, chodzi mi o tą scenę, gdzie młode na oko 10-letnie klony mają na głowie dziwne urządzenie i siedzą przy stanowisku komputerowym. To mniej więcej wtedy, kiedy wpajany był im właśnie wspomniany rozkaz 66. Tak było wcześniej, ale Clone Wars i Dave Filoni stwierdzili, że ciekawszym i bardziej logicznym rozwiązaniem będzie wszczepienie klonom chipa. Dodanie do chipa pewnych zachowań i rozkazów stanowiło zabezpieczenie przed buntem wojska. Bunt wojska mógłby mieć bardzo złe konsekwencje dla planu Palpatina, ale kwestie jego planu są wtórne. Chodziło przede wszystkim o zabezpieczenie interesów klonerów. Tworzyli oni armię na zamówienie Republiki, już pomijając kwestię, kto tak naprawdę tę armię zamówił i z czyich pobudek, i to była relacja biznesowa. Zatem musieli być pewni tego, że ich produkt, a klony no, były produktem, nie zawiedzie. Chipy inhibicyjne to były części biologiczne. Chipy inhibicyjne to były części biologiczne, które wszczepiano każdemu klonowi na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jeśli dobrze tłumaczę angielskie nazewnictwo faz rozwojowych zarodka, to po polsku powinniśmy powiedzieć na etapie blastocysty. To moment, kiedy przy normalnej ciąży zarodek zagnieżdża się w ścianie macicy. Ale nie łapcie mnie za słówka, orłem z biologii nigdy nie byłem. Jeśli ktoś zna się na tym lepiej, to niech napisze w komentarzu, a ja dam serduszko i komentarz będzie na górze. Osus uczy biologii i ja się też czegoś przy Was nauczę. Oficjalna informacja była taka, że chipy mają sprawić, że klony będą uległe i nie będą agresywne, tak jak materiał źródłowy, czyli Jango Fett. Poza tym, o tym, że w głowach klonów siedzi taki twór jak biochip, wiedziało bardzo niewiele osób. Na pewno Palpatine, Dooku i oczywiście ten, kto zamawiał armię, Sifo Dyas, no tylko że jego już nie było. To, że klony mają mieć chip, wiedziała też Lamasu i być może kilku szeregowych Kaminoan klonerów. Chip był umieszczony tam ze słusznych pobudek. Z jednej strony miał zapewnić, że produkt, jakim były klony, będzie wysokiej jakości, a z drugiej, że nie zbuntuje się przeciwko Jedi. Dodatkowe rozkazy to późniejsza ingerencja. Kaminoanie szczycili się, że dostarczają produkt dokładnie zgodny z zamówieniem. Nie ma mowy tutaj o jakichkolwiek etycznych rozterkach. A klient, no, czyli Republika, rękami Sifo Dyasa zamówiła klony z chipami, w których zaszyte były konkretne rozkazy. Tylko tyle i aż tyle. Nie było tutaj złej woli ze strony Kaminoan, po prostu realizacja zamówienia. I to tyle w tym niezbyt długim materiale. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i pamiętajcie, aby wrzucić subika i zostawić łapkę w górę pod filmem, no albo w dół, jeśli Wam się nie podobało. Niech moc będzie z Wami. Pa, pa!